Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będzie już trzecie spotkanie z naszego cyklu, który rozpoczęłam w grudniu. Tydzień temu Haniu mówił drugi temat. Dzisiaj powiem trzeci. Ten cykl to tak troszkę zatytułowaliśmy Trudności w byciu bogatym. Pamiętacie, w grudniu mówiłam o tym, że my mamy takiego Boga i w związku z tym jacy jesteśmy? Bogaci. Jesteśmy bogaci i nie tylko w sensie duchowym, absolutnie. Jesteśmy bogaci materialnie. To jest z jednej strony bardzo dobra nowina, z drugiej strony bardzo zła nowina. Bo ludziom bogatym trudniej zależeć tylko od Boga. To są takie różne problemy ludzi bogatych. Ostatnio tak byliśmy coś z Heniem w sklepie i tam ja szukałam sobie, wybierałam sobie ramki na Słowo Boże do mojego pokoju i tam wybieram w tych ramkach, nie wiem, które wybrać, czy te i tak mówię, to są problemy ludzi bogatych. Prawda jest taka, że jesteśmy wśród 10% najbogatszych ludzi na ziemi. Ci, którzy mają samochody, są wśród 3% najbogatszych ludzi na ziemi. Więc nie możemy myśleć, a Polacy to taki biedny naród, tyle ludzi wyjechało za granicę, żeby się dorobić. Bo tak naprawdę ponad miliard osób żyje i zarabia poniżej dolara dziennie. Te miliard osób nie może sobie pozwolić na to, żeby sobie powybierać ramki do powieszenia na ścianę. A już nie powiem o dalszych innych naszych przywilejach. Więc jesteśmy w tym cyklu i musimy się z tym zmierzyć. Jestem świadoma, że to jest temat, który w wielu miejscach w naszym kościele jest omijany dalekim łukiem. Bo tak mówić o tych rzeczach, że po pierwsze jesteśmy bogaci, mamy problemy bogatych ludzi, po drugie nam bogatym jest o wiele trudniej polegać tylko na Bogu, bo my sami sobie zabezpieczamy życie i się wtedy czujemy bezpiecznie, jak mamy wszystkiego pod dostatkiem, bo sam Bóg chyba by nie podołał. Tak czasami nam się wydaje. Ale chcemy się z tym zmierzyć, bo chcemy rzeczywiście całkowicie zależeć od Boga. Chcemy, by On był w naszym życiu tym, który jest najważniejszy. Dlatego dzisiaj będę mówiła o rzeczach, myślę, że też niekoniecznie wygodnych. Niewygodnych, szczególnie dla osób, które może mają niewłaściwą postawę serca. Ale myślę, że dla większości z nas będzie to spotkanie bardzo ekscytujące, ponieważ będzie mówiło o tym, jak być bogatym dawcą. Jak być błogosławieństwem dla innych. Jak być przedłużeniem ręki Boga w życiu innych. Teraz takie mam pytanie do Was. Kto z Was chciałby być poniżej przeciętnej? Jeżeli w jakiejś dziedzinie, jeżeli coś robimy, to wolimy być powyżej przeciętnej czy poniżej przeciętnej? Powyżej, prawda? Natomiast prawda jest taka, że jeżeli chodzi o dawanie, to bardzo często jesteśmy poniżej przeciętnej. Ale mam dla Was taką informację, bo w takich dziedzinach jak na przykład robienie zakupów, jak wydawanie pieniędzy, to bardzo często jesteśmy powyżej przeciętnej. Rzadko kiedy spotykam ludzi, którzy mają problem z wydawaniem pieniędzy, z robieniem zakupów, mają problem. Niekoniecznie, my kobiety to bardziej lubimy, ale mężczyźni inaczej wydają pieniądze, ale też wydają. To, co mówił poprzednio Heniu,
Badania pokazują, że bogaci ludzie im więcej mają, tym mniej dają. Procentowo. A im mniej ludzie posiadają, tym bardziej są hojni. Procentowo. Możemy to na przykład tutaj w Polsce zobaczyć. Bardzo to jest widoczne. Na przykładzie Radia Maryja, telewizji Trwam. W większości to, z czego oni się utrzymują, dostają nie od nie wiadomo jakich wielkich dawców, hojnych, 10% najbogatszych ludzi w Polsce postanowiło, żeby telewizja Trwam była najlepiej wyposażoną telewizją. Oni nie. Tylko w większości są to ludzie bardzo ubodzy, którzy utrzymują tą telewizję, utrzymują tą szkołę, utrzymują to radio, gdzie jest mowa wprost o Bogu. Więc możemy zobaczyć, jak to jest w takim świecie normalnym, że tak naprawdę no, z tym byciem bogatym to wcale nie jest tak łatwo. Wcale to nie jest takie proste, żeby być bogatym i tak wszystko mieć w równowadze. Ale dlaczego tak naprawdę Bóg chce nam błogosławić? Bóg chce, żebyśmy mieli, żebyśmy żyli w Jego błogosławieństwie, ponieważ chce nam, dlatego nam tak błogosławi, bo chce nam pokazać, że to, w czym nam błogosławi, nie wszystko jest dla nas, tylko jest po to, żebyśmy my błogosławili innych, żebyśmy my dawali innym ludziom. Ostatnio na Facebooku widziałam taki filmik amerykański, taki krótki, nagrywany telefonem, jak pewien bardzo bogaty Amerykanin, wierzący, siedział w restauracji i był obsługiwany przez bardzo młodego chłopaka. Ten kelner tam przyszedł do niego i ten bogaty Amerykanin mówi do niego: słuchaj, Bóg właśnie mi mówi, że ja mam ci pobłogosławić. I wyciąga mu $100. Ten chłopak taki w szoku i ten bogaty mówi: daję ci to w imieniu naszego Boga, który jest dobry i chce ci błogosławić. I za chwilę wyciąga kolejną stówkę. Ten chłopak stoi i już jest cały popłakany i mówi: właśnie Pan sfinansował mój samochód. Właśnie Pan sfinansował moje życie. I ten bogaty Amerykanin daje mu trzecią stówkę i mówi: to jest błogosławieństwo od Boga. Cieszę się, że mogę być tym, który to robi, który ci błogosławi w imieniu naszego Boga. I dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że do tego jesteśmy powołani, bo jesteśmy bogaci. To jest nasza rola. Dlaczego Bóg czyni nas bogatymi, nam błogosławi? Z dwóch powodów. Po pierwsze, Bóg chce, żebyśmy się cieszyli tym, co mamy. Żebyśmy rzeczywiście byli szczęśliwi. Żebyśmy dostrzegali to błogosławieństwo. Żebyśmy potrafili się cieszyć, jakimi samochodami jeździmy, jakie ciuchy nosimy. Żebyśmy byli wdzięczni. Żebyśmy potrafili to dostrzec. Że to wszystko mamy dzięki łasce samego Boga. Tak jak rodzic, który ma dzieci i daje tym dzieciom dobre prezenty, bo ma z czego dać. Chce, żeby jego dzieci chodziły w dobrych butach, żeby jego dzieci miały dobre ciuchy. I nasz Bóg tak samo. On się z tego cieszy, dlatego chce nam błogosławić. Ale drugi powód jest taki, że Bóg chce, żebyśmy byli hojni w tym, co On nam daje. Żebyśmy wyrażali Jego hojność. Skoro On nam daje hojnie, to żebyśmy my tak samo byli hojni. I
drugi list do Koryntian. Ojej, za chwilę się może nawróci ten projektor dzisiaj. O, jest. Drugi list do Koryntian. Tutaj przytoczyłam z edycji świętego Pawła. 9 rozdział, 11 wers mówi tak. Zbogaceni we wszystko będziecie mogli wykazywać się wszelkiego rodzaju szczodrością, która przyczyni się przez nas do dziękowania Bogu. Zbogaceni we wszystko. Bóg daje nam wszystko. Tą pracę, którą masz, te możliwości, które masz, nie masz, że sam jesteś taki genialny, tylko masz dlatego, bo masz genialnego Boga, który jest tak dobry. Wzbogaceni we wszystko będziecie mogli wykazywać się wszelkiego rodzaju szczodrością, która przyczyni się przez nas do dziękowania Bogu. I teraz wyobraź sobie, że z tego dobra, którym cię Bóg obdarzył, bierzesz trochę i dajesz w taki sposób, że druga osoba zaczyna dziękować Bogu za jego hojność. Wie, że Bóg się posłużył tobą, ale wie, że za tym stoi Bóg. I dzisiaj akurat tak się śmiesznie złożyło, że mamy i Bożenka ma na sobie taki sweter. Widzicie tutaj taki o. Ten sweter dostałam od Eli, tutaj siedzącej, bo to jest właśnie taki przykład. Wzbogaceni we wszystko będziecie mogli wykazać się wszelkiego rodzaju szczodrością. Ja ten sweter dostałam rok temu. To jest sweter z Monarii. I jak Ela mi zaproponowała, czy mi to kupić, ja tak się ucieszyłam, ale buzię otworzyłam, jak zobaczyłam cenę, która tam widnieje koło tego swetra, bo sobie dopiero zobaczyłam, że gdybym, nawet jak mi się podoba ten sweter, to ja sama bym sobie tego swetra nie kupiła, bo była to dla mnie za wysoka cena. Po prostu nie... ja sama bym sobie nie kupiła, ale mam dobrego ojca, który ma taką dobrą Elę, i tą Elą się posłużył. I wiecie, co się dzieje? Jeżdżę po różnych spotkaniach dla kobiet, no i w tym swetrze paraduję. I słyszę: Zuzia, ale masz fajny sweter. A wiecie, to dobry Bóg mnie tak ubiera, który postawił taką osobę na mojej drodze, która mi ten sweter podarowała. Bóg mnie tak ubiera, że mnie samej ja bym sobie tego nie kupiła. Ale mój Bóg mnie tak ubiera. I to jest to, do czego jesteśmy powołani, żeby dzięki naszej szczodrości inni dziękowali Bogu. I naprawdę ja wszędzie, gdzie jestem, po prostu ten sweter jest dla mnie taki super, że już go ściucham na maksa, bo jest bardzo wygodny. I naprawdę każdy docenia ten sweter, ja przez to zawsze oddaję chwałę Bogu. Także o nim jest głośno w różnych miejscach. I to jest nasze powołanie. My, którzy jesteśmy bogaci, mamy robić takie rzeczy, mamy być tak bogaci w taki sposób, aby oddawać cześć naszemu Bogu. I teraz pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 18 wers, mówi dosyć konkretnie. Bogaczom tego świata, czyli nam, nakazuj, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. I uwaga, tutaj święty Paweł nie mówi bogaczom tego świata, zachęcaj ich, może im tak zasugeruj, może się domyślą, może coś, tylko święty Paweł mówi bardzo twardo. Nakazuj im. Tu jest dosyć mocny konkret, więc możemy popatrzeć. No, nie da rady ukryć, że jestem bogata, więc mam nakazane, abym była hojna i chętnie dzieliła się z innymi. I
nie spychała tego, no jestem bogata, ale w dobra duchowe. Nie, nie, nie. Jestem bogata w rzeczy materialne, bo mam wszystko. Nawet teraz na Boże Narodzenie przyjaciółka składała mi życzenia i mówi: Zuzia, czego mam ci życzyć, czego ci brakuje? Tak mówię, wiesz, no niczego mi nie brakuje. Niczego mi nie brakuje. Naprawdę Bóg się tak wspaniale troszczy, że mam naprawdę wszystko to, czego rzeczywiście potrzebuję. I tak jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że chcemy pokładać ufność nie w bogactwie, ale w tym, który nam obficie udziela swoich dóbr. Chcemy prawdziwie zaufać Bogu, pomimo tego, że jesteśmy bogaci, chcemy zależeć tylko od Boga. Tak w czasie tego spotkania chcę takie dosyć odważne hasło powiedzieć dzisiaj do nas. Ponieważ mam więcej, będę dawać więcej. Możecie to powtórzyć? Mam więcej, będę dawać więcej. Ponieważ mam więcej. Chcę być bogata w taki sposób, aby oddawać chwałę Bogu. I teraz, wiecie, mówiliśmy o problemach bogatych ludzi, a teraz chciałabym trochę powiedzieć o tym, w jaki sposób bogaci ludzie dają. Po pierwsze, naprawdę bogaci ludzie dają strategicznie. I my mamy dawać strategicznie. Co to znaczy? Drugi list do Koryntian, 9 rozdział, wers 7 mówi tak. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym. Albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Co mówi ten cytat? Że z dawaniem my mamy postępować według naszego serca. Czyli, żeby postąpić według naszego serca, to my pewne rzeczy musimy przemyśleć. Musimy pewne rzeczy zaplanować. Musimy jakiś czas poświęcić na to, w jaki sposób mam dać, co mam dać, komu mam dać. Mam się o to modlić. W jaki sposób mam dać? Gdzie ma pójść to błogosławieństwo Boże za moim pośrednictwem? Jak masz małżonka, masz się dogadać z małżonkiem. Masz pewne rzeczy ustalić z małżonkiem, pomodlić o jakieś konkretne rzeczy. Jeżeli są sytuacje takie, gdzie z tym dawaniem mamy jakieś tam zniechęcenie, to albo mamy skąpe serce, albo jeszcze tego nie przemyśleliśmy. To są takie dwie rzeczy. I tutaj jest taki ważny, jeden z moich ulubionych takich wyrywków, które często powtarzam. Radosnego dawcę miłuje Bóg. Radosnego dawcę miłuje Bóg. Ja tak często ludziom mówię, że mają przed przyjściem na spotkanie, na myśl o dawaniu, mają poćwiczyć zadowoloną minę, mają być radośni, bo tylko takiego dawcę miłuje Bóg. Ale pomyślcie sobie, co jest na przykład w waszej rodzinie. Jak chcecie zrobić jakiś super prezent waszym dzieciom, waszym wnukom i na przykład wiecie, kiedyś jak mój siostrzeniec był taki mały, był zafascynowany pociągami i mu kupiłam tory do pociągów. I on był tak szczęśliwy, że miał te tory i wiedziałam, że on marzył o torach. Dlatego ja już się nie mogłam doczekać tej choinki, kiedy mogłam mu te tory rzeczywiście dać. I wiecie, to była ogromna radość dla mnie, że ja mogę mu sprawić tyle radości, że on się będzie miał taką satysfakcję z tych torów. On po prostu wszystko, każdy pokój, w każdym pokoju były tory, wszędzie po prostu, gdzie się nie ruszyliśmy, musieliśmy uważać, jak chodzimy, bo nastąpanie na takie tory nie było za przyjemne. Więc tych torów było wszędzie pełno.
Ale jak mamy dla kogoś coś dać, to my, mając świadomość, że to jest coś fajnego, to my już się nie możemy doczekać, kiedy w końcu będzie ta okazja, kiedy w końcu uszczęśliwimy daną osobę. I co się wtedy dzieje? Znacie to uczucie, jak komuś rzeczywiście robicie prezent. Wtedy jesteśmy radosnymi dawcami. A teraz mam pytanie, jak mamy złożyć ofiarę, to czy to samo czujemy? Mamy ekscytację, kiedy ten koszyk pójdzie, kiedy w końcu będę mogła złożyć moją ofiarę. Jest, już się nie mogę doczekać. Ile jeszcze ta Zuzia będzie mówiła, a tam ten koszyk. No takiej ekscytacji nie przeżywamy. Więc trzeba się zastanowić, jakimi dawcami tak naprawdę jesteśmy. Gdzie jest to nasze serce? W którym miejscu? Też jest ważne, bo bogaci ludzie dają strategicznie. To trzeba sobie pomyśleć, gdzie dawanie sprawia mi najwięcej radości. Na przykład na sprawy Boże, na dzieła Boże mamy przeróżne okazje do tego. Mamy wiele możliwości. Może na takie dzieło, może na takie, może na takie. Ale dawajmy tam, gdzie jest nasze serce. Dawajmy tam, gdzie to sprawia nam największą radość. I to jest to, że mamy być takimi dawcami, żeby rzeczywiście to było widać. Ja jeżdżąc po różnych rekolekcjach, czasami nas wysyłają, dobrze, wygłosicie rekolekcję, to teraz bierzcie ofiarę. Wiecie, to jest bardzo ciężkie pójść po kościele z tacą, kiedy po prostu widzi się miny tych wszystkich ludzi, którzy mają dać. Nie są nauczeni tego, że radosnego dawcę miłuje Bóg, że to ma być wyraz mojej radości, mojej wdzięczności, tego, że ja jestem szczęśliwa, naprawdę szczęśliwa, a nie tak sztucznie. Tylko naprawdę jestem szczęśliwa, że mogę złożyć Bogu taką ofiarę, bo On dał mi wszystko. W większości przypadków my bogaci no nie dajemy strategicznie, ale dajemy spontanicznie. Czy dawanie spontaniczne jest złe? Absolutnie nie. Dawanie spontaniczne jest też bardzo dobre. I na przykład muszę Wam podziękować za takie dawanie spontaniczne, kiedy w lipcu popsuło się moje auto i moje sprzęgło. Pamiętacie, jak tutaj zbieraliśmy na spotkaniach? To było Wasze dawanie spontaniczne, za które jestem wdzięczna Bogu do dzisiaj. Więc już się przyczyniliście do tego, żeby być takimi dawcami, których działanie będzie spowodowane tym, że ktoś będzie dziękował Bogu. I to było właśnie to dawanie spontaniczne. Ale jak będzie to jedyny sposób takiego dawania, no to nie będzie to takie, raczej będzie to dla nas dosyć ograniczone, gdy będziemy czekać tylko do jakiejś okazji, żeby dać. Więc mamy przykład takich bogatych ludzi, którzy dają strategicznie. I ostatnio nawet obchodziliśmy ich święto. 6 stycznia mamy bogatych ludzi, którzy dają strategicznie. 3 mędrców, święto 3 króli, którzy przyszli do Jezusa i oni dawali strategicznie. Oni mieli to wszystko zaplanowane. Złoto, kadzidło i mirra. To nie były rzeczy przypadkowe. Oni zanim wyruszyli w podróż, mieli to odłożone, mieli to przygotowane. To nie było tak, że ojeju, gwiazda się pokazała, dobra, idziemy, bo tam coś się dzieje, jakiś Mesjasz ma być, idą w drodze, kurczę, może do jakiegoś supermarketu, przecież my nie mamy żadnego prezentu dla tego dziecięcia, coś trzeba wymyśleć. Oni tego nie robili, oni mieli to wszystko przemyślane, przygotowane, wiecie, no uzbierać szkatułkę złota. To się tak nie otwiera się szafeczki, a wyjmę sobie. Tylko oni to wszystko mieli przygotowane. To jest właśnie to
dawanie strategiczne. W naszym przypadku dawanie strategiczne najbardziej przejawia się w czymś takim, o czym my nieraz mówimy. To jest dziesięcina. To jest to, co mówi Księga Malachiasza, 3:10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. A wtedy możecie mnie doświadczać w tym, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze? Ja ten cytat uwielbiam, bo jest po prostu dla mnie tak wspaniały. Dziesięcina jest wyrazem naszego dawania strategicznego. Żeby dać dziesięcinę, ty musisz to zaplanować. Jak próbujesz dawać na koniec miesiąca, to może się okazać, że twoja dziesięcina została w jakimś sklepie. Więc żeby dać dziesięcinę, ty na początku, jak dostajesz wypłatę, to musisz tą dziesięcinę odłożyć, oddzielić dla Boga. To jest dawanie strategiczne. I z dziesięciną różne już rzeczy słyszałam. Nie jeden człowiek próbował mi udowodnić, że dziesięcina to jest sprawa Starego Testamentu, więc na to wszystko pokazuje słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 23:23. Kiedy Jezus poucza faryzeuszów. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Uwaga! To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Jezus mówi tutaj o dziesięcinie. Nie opuszczać dziesięciny. Jezus potwierdza, że mamy dziesięcinę nie opuszczać. To jest rzecz, która do nas należy. I teraz z dziesięciną to jest tak, że ona pełni takie przeróżne funkcje. Po pierwsze, jest tak naprawdę aktem naszego uwielbienia Bogu, oddania Jemu chwały. Jest wyrazem naszej relacji z Bogiem. Ale dziesięcina pozwala nam stawiać Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu. Wiecie, najczęściej jest to tak, że powiedzieć ustami: Panie Boże, Ty jesteś na pierwszym miejscu, Ty jesteś najważniejszy. A udowodnić to w swoim życiu to jest zupełnie inna historia. I w Księdze Powtórzonego Prawa, 14:23, mamy słowa o dziesięcinie. Będziesz spożywał w obliczu Pana Boga swego na miejscu, które sobie obierze na mieszkanie dla imienia swojego. Dziesięcinę z twego zboża, moszczu i oliwy, pierworodne z bydła i trzody, byś po wszystkie dni nauczył się bać Pana Boga swego. Byś po wszystkie dni stawiał Boga na pierwszym miejscu. To jest wyraz dziesięciny. I teraz z dziesięciną tak naprawdę jest tak, że ona nie dotyczy osób niewierzących. Dziesięcina tyczy się tylko osób, które wierzą Bogu i chcą pójść za Bogiem. Więc jeżeli nie masz takiego zamiaru, to czuj się zwolniony. Możesz posłuchać, jakie my z tym związane mamy błogosławieństwo, ale tak naprawdę to jest tylko dla osób wierzących. Więc jak chcecie kogoś ewangelizować, nie mówcie im o dziesięcinie, bo to jest dla osób, które już zdecydowały się pójść za Bogiem. I to jest to, że dziesięcina pozwala nam Boga stawiać w każdym czasie na pierwszym miejscu. Ten cytat mówi o tym, że Bogu się należy to, co jest pierwsze i najlepsze w naszym życiu. Dlatego to jest dawanie strategiczne. Przychodzi
twoja wypłata, jakieś pieniądze przychodzą i wiesz, że z tego masz wydzielać dziesięcinę. Łatwiej mi było, kiedy pracowałam w urzędzie, raz w miesiącu dostawałam pieniądze i od razu było to łatwe i oczywiste. Teraz jak ten przypływ pieniędzy raz tu, z różnych miejsc przychodzą, to po prostu ja muszę się nagimnastykować, muszę się po prostu pilnować, aha, to przyszło, tu muszę zapisać, tutaj odłożyć, żeby po prostu być wiernym Bogu w tej dziesięcinie. Ale tak naprawdę to jest też postawa serca, która wymaga od nas zmiany mojego życia. Wymaga ode mnie zmiany sposobu wydawania pieniędzy. Wymaga zmiany moich nawyków, że ja muszę na początku odłożyć dla Boga. Pierwsze, co robię, odkładam dla Boga. Stawiam Boga na pierwszym miejscu. Chociaż dotąd miałam zupełnie inne nawyki, chociaż dotąd tego nie robiłam. To wymaga zmiany naszego myślenia, zmiany naszych przyzwyczajeń. I tak naprawdę to jest po prostu nic innego jak nawrócenie. Bo nawrócenie to jest zmiana kierunku. To jest rzeczywiście nawrócenie się w stronę Boga. Postawienie Boga rzeczywiście na pierwszym miejscu. I z dziesięciną no jest tak, że bardzo często osoby, które mają jakiś tam skromny dochód, bez problemu dają dziesięcinę. Ale już te osoby, którym to błogosławieństwo dziesięciny objawiło się bardzo mocno, jak sama znam takie osoby, które w ciągu roku z tego, jak zarabiały 2000 zł w ciągu roku, zaczęły zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie. I ta osoba wiedziała, że to jest błogosławieństwo dziesięciny. I w momencie, jak stawała i mówi, o wiele łatwiej było mi, gdy miałem 2000. A teraz z 20 tysięcy dać dziesięcinę, 2000 zł, ja mogę za to tyle rzeczy kupić. Znajdę potrzeby, znajdę różne sposoby, wiecie, przy takiej sumie to już włącza nam się myślenie. O, to za to bym kupiła, to takie konkretne potrzeby przecież mam. I od razu, no już tak jest inaczej. Więc wtedy jest najlepsza ta propozycja, żeby się pomodlić. Panie Boże, daj mi z powrotem te 2000, żebym mogła być Ci wierna, żebym nie miała problemów w pójściu za Tobą. Więc to jest to. Ale dziesięcina robi też drugą rzecz. Zwiększa moją wiarę i zaufanie w dobroć Boga. Zwykłe prawo matematyki pokazuje, że dziesięcina jest nielogiczna. Nielogiczna, bo jak to jest możliwe, żeby 90% z błogosławieństwem Boga dawało więcej niż 100% bez Bożego błogosławieństwa. Ale ci wszyscy, którzy dają dziesięcinę, to ja myślę, że bez problemu mogą to udowodnić, że te 90% z błogosławieństwem jest znacznie większe niż 100% bez. Że to tak naprawdę widać w życiu. Bardzo mi się podoba to, co czasami Magda z Koszalina opowiada, jak ona po prostu się biła z myślami, jak tutaj nie dać dziesięciny. I później się okazywało, że miała takie dziwne przypadki. Miała stłuczoną szybę w samochodzie i te pieniądze, które by poszły na dziesięcinę, poszły na szybę stłuczoną. Miała jakieś, została okradziona. Różne rzeczy jej się przydarzały. W końcu mówi, nie, Panie Boże, to ja już jednak będę Tobie wierna. Po co diabeł ma mnie okradać? I po prostu zobaczyła, co to jest właśnie błogosławieństwo dziesięciny. Tak naprawdę dziesięcina jest czymś tak wspaniałym, czym się od początku
jak tylko zarabiałam swoje pierwsze pieniądze, to wiecie, moją pierwszą myślą, ponieważ dowiedziałam się o dziesięcinie wcześniej, zanim zaczęłam zarabiać, to jak tylko miałam okazję zarobienia pierwszych pieniędzy, to mówiłam: Panie Boże, kiedy w końcu będę Ci mogła dać dziesięcinę? I od razu już miałam inaczej ustawione serce. Inaczej miałam do tego nastawienie. Ale dziesięcina jest to jedyna rzecz, do której Bóg przywiązał takie słowa. Sobie cofniemy. A wtedy, daj dziesięcinę, a wtedy możesz mnie doświadczyć. Możesz wystawić mnie na próbę. Możesz powiedzieć do mnie: Boże, udowodnij. Możesz mnie doświadczyć w tym, czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. Nigdzie indziej Bóg w Słowie Bożym nie mówi, że możesz Boga wystawiać na próbę. Tylko w przypadku dziesięciny. To jest jedyny przypadek. I słuchajcie, my nie zdajemy sobie sprawy, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Jak w twoim życiu jest jakiś problem, problem w rodzinie, nie mówię o problemach finansowych, mówię o każdego rodzaju problemach, problem z pracą, problem z dziećmi, problem w rodzinie, Bóg mówi: możesz mnie wystawić na próbę. Daj mi dziesięcinę i wystaw mnie na próbę. Czy nie zleję ci błogosławieństwa w przeobfitej mierze? Bóg nie ogranicza tego do finansów tylko, ale mówi tu o błogosławieństwie w przeobfitej mierze. I teraz my w ogóle się zapominamy o tym, że możemy się na to powoływać. Boże, ja ci jestem wierna w dziesięcinie, powiedziałeś, że mam cię wystawiać na próbę. Ja teraz wystawiam cię na próbę, udowodnij mi, że to błogosławieństwo jest. Pokaż mi swoje błogosławieństwo. W tej sytuacji, w której jestem, udowodnij mi. Ja cię wystawiam na próbę. Bóg daje nam pełne prawo, żebyśmy tak się modlili. Pierw dawać dziesięcinę. I Bóg zobowiązuje się, że możesz mnie doświadczać w różny sposób. Daj mi udowodnić, że jestem wierny tym słowom. I dziesięcina to jest coś takiego, co najpierw niestety wymaga wiary od nas. Wiary i konkretnych decyzji. Bo jeżeli dajemy tylko to, co nam pozostaje, to, co nam zbywa, od czego nic nam w domu nie ubędzie, nic nam nie zabraknie, to tak naprawdę to nie wymaga od nas wiary. A kiedy dajemy z tym, że nie wiemy, co będzie się działo w dalszej części miesiąca, czy nam zostanie, czy nam jakiś dodatkowy wydatek nie wyskoczy, kiedy dajemy przez wiarę, to Bóg wypełnia swoją obietnicę. Bóg jest wierny. I Bóg też pokazuje, że On najpierw daje. On jest pierwszy w tym by dawać, by nam okazywać swoją łaskę. W liście do Rzymian, 5 rozdział, 8 wers, czytamy: Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Jezus już za nas umarł, zanim przyjęliśmy Go do swojego życia, zanim poszliśmy. Jezus już za nas zapłacił. Jezus już całkowicie poniósł cenę za moje i twoje grzechy. Bóg w taki sposób daje. Zanim my odpowiemy na Jego miłość, zanim my zrobimy jakikolwiek gest w Jego stronę, Bóg już nam daje swoje miłosierdzie. I Bóg chce, żebyśmy byli podobni do Niego, żebyśmy dawali tak, jak On daje. Dlatego
najpierw dziesięcina, a później wypróbowujmy Boga. Bogaci dają strategicznie, nie tylko spontanicznie. I teraz z dziesięciną jest jasne powiedziane, żeby dawać do spichlerzy, bo ja poznawałam ludzi, którzy w różny sposób sobie interpretowali te słowa i na przykład dziesięcinę dawali na biednych, co w Piśmie Świętym nazywa się jałmużna, a nie dziesięcina. Dziesięcinę dawali, a w tym miesiącu dam na takie dzieło Boże, w kolejnym miesiącu dam jeszcze tutaj na Caritas, w trzecim miesiącu dam na dom brata Alberta. To w Piśmie Świętym nazywa się ofiara, a nie dziesięcina. Dziesięcina to jest coś, co dajemy do spichlerza Bożego, aby był zapas w moim domu. Coś, co dajemy czysto na sprawy Boże. Więc jak jesteś we wspólnocie, to jest spichlerz Boży. To jest miejsce, gdzie Ty dostajesz zaopatrzenie duchowe. To jest miejsce, gdzie jest to, by dawać dziesięcinę. To nie jest ani jałmużna, ani ofiara. I dzisiaj znajdujemy się w takim super czasie, kiedy jesteśmy na początku roku, gdzie pewne rzeczy możemy zaplanować. Bo Bóg nie ograniczył nas tylko do dawania dziesięciny. On chce, żebyśmy byli hojni ponadprzeciętną, a nie żebyśmy dawali minimum, minimum minimalne, tylko żebyśmy byli ponadprzeciętną we wszystkim i też w dawaniu. Dlatego na początku roku jest taki świetny czas, żeby sobie pewne rzeczy zaplanować, żeby popatrzeć, gdzie chcesz złożyć swoją ofiarę, gdzie chcesz dawać swoją jałmużnę. To, co robi ksiądz Jan z tymi skrzyneczkami, żeby nie stawać przed Bogiem z pustymi rękami, to jest konkretnie to, co robią bogaci ludzie. Bogaci ludzie dają strategicznie. To jest odkładanie i później konkretnie przekazywanie na ręce proboszcza tam, gdzie jesteś. Ale też jak ja żyję z różnych takich ofiar i różnych takich miejsc, to po prostu widzę to, jak ludzie spontanicznie dają, co jest bardzo dobre. Ale wytłumaczę Wam to na przykładzie Dobrych Mediów z Koszalina. To jest internetowa telewizja katolicka tam w tamtej diecezji. Bardzo dobrze znam tych ludzi. To są ludzie, którzy naprawdę mają serca oddane Bogu. Ale telewizja Dobre Media, odkąd ich znam, to po prostu żyją z miesiąca na miesiąc, ponieważ nie mają z czego się utrzymać. Ludzie chcą, żeby różne akcje, wydarzenia były transmitowane w internecie, a nie wiedzą, że każda transmisja to jest kilka tysięcy złotych. Nie wiedzą, że do tego jest potrzebny sprzęt, który się zużywa, który potrzebny jest ciągle nowy, żeby ta transmisja miała odpowiednią jakość, że miesięczne utrzymanie ileś tam kosztuje. I są to wspaniali ludzie, którzy jak mają takiego spontanicznego dawcę, bardzo dobrze, ale taki spontaniczny dawca dzisiaj w tym miesiącu da tu, a już za miesiąc da w inne miejsce, to tak naprawdę nie daje im szans na przeżycie dalej. Tylko oni z miesiąca na miesiąc żyją. Wiecie, w kościoły protestanckie potrafią mieć swoje telewizje, potrafią systematycznie wspierać dzieła Boże. A my jeszcze chyba musimy się tego uczyć. Patrzę na przykładzie telewizji Dobre Media. I właśnie to, co zamierzałam zrobić dawno, zrobiłam też w kontekście tego nauczania, bo znam tych ludzi i zrobiłam siebie, oni to nazwali takim, wykupiłam abonament tam i zobowiązałam się im co miesiąc przelewanie określonej przeze mnie kwoty. I po prostu co miesiąc będę im
wpłacała. Może być to niewielka kwota, ale dla nich jest to bardzo ważne, bo wiedzą, że jest osoba, która co miesiąc im to da. Nie tylko raz, jak ma taki poryw serca, ale co miesiąc. Jest wiele dzieł takich, które wymagają, mogą być to niewielkie kwoty. 10 zł, 20, 30. Dla takich osób jest to bardzo ważne, żeby mieć stały przypływ. I właśnie na przykładzie tych dobrych mediów, gdzie wiem, że bardzo wiele osób doświadcza przez ich pracę wielu łask Bożych. Mieliśmy kiedyś taki śmieszny przykład, jakieś chyba forum charyzmatyczne mieliśmy i tam Ewelina z Koszalina przez mikrofon wygłaszała proroctwo do dziewczyny. Po czym kilka miesięcy później oglądała sobie, odtwarzała to forum charyzmatyczne, kiedy miała doła i ona usłyszała swoje słowa, które były do niej. I po prostu wiedziała, że to są słowa do niej. Wygłosiła sobie wcześniej proroctwo, które Bóg przygotował. Ale Bóg nie ma względu na czas i miejsce, więc tą telewizją bardzo mocno się posługuje. I chcę, żebyśmy byli podobni do Niego, żebyśmy rzeczywiście dawali strategicznie. Więc wiecie, temat dawania jest taki dosyć z jednej strony trudny. Sobie ja tutaj sobie stoję, wiecie, że żyję z tego, co dostanę przez różne osoby, przez różne miejsca i tak dalej. Nie mam stałych dochodów i stanę przed wami i będę mówiła o dawaniu. Znam wspólnoty, które nie mają odwagi, liderzy tych wspólnot nie mają odwagi, by mówić do swoich osób o dawaniu. W konsekwencji wiele rzeczy w ewangelizacji mogliby zrobić, a nie robią, bo nie mają na to finansów. Nie mają, znam wiele osób, które są potężnie namaszczone przez Boga i muszą robić rzeczy, żeby przetrwać, bo nie mają odwagi, by mówić o dawaniu na cele Boże, na Bożych ludzi, na Boże akcje, na ewangelizację. I zdaję sobie sprawę, że niektórym może nie pasować ten temat, co my tak ciągle mówimy o dawaniu i tak dalej. A tak naprawdę Jezus mówi o tym, dlaczego my się tak uparliśmy na ten temat dawania i dawania i dawania. Jeszcze próbujemy wam wmówić, że jesteście bogaci. Bo Jezus powiedział, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. A my chcemy, żebyśmy byli szczęśliwi. Więc skoro Jezus tak powiedział, to ja mu wierzę. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, werset 35. Ja chcę być podobna do Jezusa. Więc może nie wypada, żebym mówiła o dawaniu, ale będę mówiła o dawaniu. Bo chcę oglądać wielkie dzieła Boże w tym miejscu. Chcę doświadczać Bożej łaski i chcę być też tą osobą, która niesie błogosławieństwo Boże dalej, która staje się błogosławieństwem dla kogoś drugiego. I to jest sposób, w jaki możemy się zmieniać na wzór Jezusa. Druga rzecz, mówiłam, w jaki sposób dają bogaci. Pierwsza rzecz to bogaci dają strategicznie, a uwaga teraz, myślę, że tego się nie spodziewacie. Naprawdę bogaci ludzie dają ekstrawagancko. Co to znaczy? No to zobaczmy po prostu na ludzi ze Słowa Bożego. Król Salomon dawał w sposób ekstrawagancki. Na przykład, jak miał być namaszczony na króla Izraela, przepisami prawa było, że ma złożyć ofiarę w postaci jednego wołu. Ale król mówi, co? Naprawdę bogaci ludzie dają dużo, więc jego ofiara nie wynosiła jeden wół, tylko złożył przy tej okazji
1000 wołów przy okazji namaszczenia na króla. Król Dawid, jego ojciec, przez całe swoje życie marzył o świątyni Bożej. Bóg mu powiedział, nie ty wybudujesz mi świątynię, ale król Dawid się tym nie przejął. I on nie z majątku swojego królestwa, ale ze swojego osobistego majątku zgromadził tak wielkie dobra, że Salomon, gdy miał wybudować świątynię, nawet tego wszystkiego dobra nie zużył. Ta jego świątynia była, po prostu słynęła na cały ówczesny świat. Czy to nie jest dawanie ekstrawaganckie? Ale możemy popatrzeć jeszcze na kogoś innego. Mamy kobietę z 14 rozdziału Ewangelii Marka. To była taka specyficzna kobieta. Ona miała takie wątpliwe źródło dochodu, bo się dotąd zajmowała takimi niechlubnymi rzeczami. I może ją kojarzycie, to była ta kobieta, która rozbiła flakonie drogich perfum, ponieważ Jezus przebaczył jej wszystkie winy. I tam jest napisane, że ten flakonik perfum, ta buteleczka perfum, była warta cały roczny zarobek. Więc ja obliczyłam, ile by to było na dzień dzisiejszy. Wzięłam średnią pensję, 3000 zł netto, razy 12 miesięcy, to jest 36 tysięcy złotych. Flakonik perfum. 36 tysięcy złotych. Po to tylko, żeby go rozbić, wylać, całkowicie zużyć, żeby ten drogi perfum wsiąkł między kamienie, był na podłodze, ale też na nogach Jezusa. To jest dawanie ekstrawaganckie. To jest dawanie, które jest dowodem, że rzeczywiście doświadczyłeś Boga. Że rzeczywiście dostrzegasz Jego łaskę w swoim życiu. Że rzeczywiście widzisz, co zrobił dla ciebie Bóg. Że umarł za każdy twój grzech. Że prawdziwie doceniasz Jego ofiarę. To jest dawanie ekstrawaganckie. Bogaci ludzie dają ekstrawagancko. Ale nie chcę, zaraz sobie pomyślicie, matko, 36 tysięcy złotych, jeszcze jak teraz ZUS powie, że mamy taką ofiarę złożyć tutaj na spotkaniu, co ja zrobię, ja przecież tyle nie mam. Ale chcę was pocieszyć, żeby dawać ekstrawagancko, to wcale nie musisz dawać dużych ilości. Dawanie ekstrawaganckie nie jest związane z ilością, ale jest związane z twoim sercem. Tu się wszystko formuje. I to widzimy na przykładzie ubogiej wdowy. Jezus był pod ogromnym wrażeniem jej serca. I czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, wersety od 1 do 4. Gdy podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa, wrzuciła tam dwa pieniążki i rzekł: prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Jezus nie był pod wrażeniem tych bogaczy, których obserwował. Zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Prawdopodobnie wrzucali bardzo mały odsetek z tego, co posiadali. Natomiast ta kobieta była tak zakochana w Bogu, że dała ekstrawagancko. Ona dała ekstrawagancko. I nie wiem, co sobie pomyślicie po dzisiejszym nauczaniu, czy wam się będzie podobało, czy nie. Ale tak naprawdę nie chodzi tu o mnie.
I ja wiem, jakie się z tym wiąże błogosławieństwo. Ja wiem, jak to po prostu jest, bo słuchajcie, sama daję i wiem, że po prostu ta lekcja, gdzie mnie inni nauczyli, jak ktoś się mnie pyta, ile masz dawać, aż będzie bolało, a kiedy mogę przestać, aż przestanie boleć. I to, co powiedział Franciszek, to chyba było już 2 lata temu na Wielki Post. Jak mamy dawać? Tak, żebyśmy my to odczuli. Żebyśmy my to odczuli w swoim życiu, a nie z tego, co nam zbywa. W ten sposób wiem, że prawdziwie możemy stawać się podobni do Boga, że prawdziwie możemy złożyć swoje zaufanie w Bogu, a nie w tym, co posiadamy, a nie w tym, co mamy. I naprawdę dostrzegam coraz bardziej to, jak niesamowicie jesteśmy bogaci, jak wiele rzeczy mamy, jak wspaniale nas Bóg błogosławi. Ja po prostu jestem zachwycona tym, jak żyję w błogosławieństwie Bożym. Że to jest błogosławieństwo materialne, ale to jest błogosławieństwo też takie, że nie wiem, idę do sklepu i dostaję cień, który jest warty 50 zł, ja dostaję go za 1 grosz. To jest błogosławieństwo Boże. Chodzenie w tym, co w tym i doświadczenie tego, że Bóg się troszczy o najmniejsze rzeczy, których potrzebujemy. I On chce, żebyśmy byli Jego dziećmi, które mają wszystkiego pod dostatkiem, ale prawda jest taka, że mamy nadmiar. Że mamy nadmiar, że Bóg nam tak błogosławi, że spokojnie możemy się z tym dzielić z innymi. Że możemy być znakiem Jego dobroci i hojności. Że mamy być, reprezentować Boga, który jest dobry. Boga, który rzeczywiście wkracza w nasze życie z błogosławieństwem. Bóg się chce w tym błogosławieństwie nami posługiwać. Chce nas wyróżniać w łasce dawania. Chce nas nauczyć tego, jak mamy dawać. Mamy dawać tak jak Bóg, hojnie. I też Bóg chce nam pokazać, że my mamy zmieniać świat. Mamy zmieniać świat poprzez dawanie. Mamy dawać strategicznie, mamy dawać ekstrawagancko. Mamy dawać przy każdej okazji. Mamy dawać w taki sposób, by na ewangelizację nigdy nie brakowało pieniędzy. Bóg chce nam pokazać, dlatego cokolwiek jest w twoim życiu, zastanawiasz się, gdzie dać. Proś Boga o to światło. Jak masz dawać? Gdzie masz dawać? Bo On chce ci błogosławić jeszcze bardziej. Ja wam już opowiadałam to świadectwo moich znajomych, jak już po jakimś czasie od kursu finansowego w końcu Mateusz dzwoni do mnie i mówi: Zuzia, wiesz, co się stało, jak dałem dziesięcinę? Tego samego dnia szef przyszedł i dostałem dokładnie podwyżkę o dokładnie wartość mojej dziesięciny. Później dalej mówi kolejny telefon: słuchaj, Bóg mi tak, wiem, że to jest zasługa dziesięciny, bo mój szef darował mi dług, który u niego wziąłem, pożyczkę z pracy, którą wziąłem na budowę mojego domu. Mój szef mi darował 15 tysięcy złotych. Gdzie dostajemy takie prezenty? Od Boga. I słuchajcie, wszystko to w tym dawaniu, naprawdę Bóg robi wielkie rzeczy, takie spektakularne. Z dziesięciną całą masę świadectw znam spektakularnych z dziesięciną. Ale nie powiem ci: słuchaj, jak dasz teraz dziesięcinę, to dostaniesz drugą wypłatę. Bo nie jestem w stanie przewidzieć, w jaki sposób Bóg chce przyjść z błogosławieństwem do twojego życia. Jedno wiem, że na pewno chce przyjść. I Bóg jest wierny. Dlatego jak chcemy być podobni do Niego, to dzisiaj zapraszam was. Jak chcesz być podobny do Boga, podobna do Boga, to powiedz Bogu,
że chcesz się od Niego uczyć dawania, że chcesz być hojna, bo On jest hojny, że chcesz być błogosławieństwem, znakiem Jego dobroci dla innych. Dlatego dzisiaj zrobimy... Jeszcze raz, co jest dziesięcina, a co jest ofiarą? Jeżeli daje na misję, to jest ofiara. Jeżeli daje na mszę, ofiara. Jeżeli daje na tacę, ofiara. Bo to są wszystkie to tylko jeżeli daje na wspólnotę, to jest dziesięcina. Znaczy tam, gdzie karmisz się duchowo. No tak, no to popatrz. Gdzie karmisz się duchowo? Jak tam twoje życie duchowe tam się koncentruje, to dawaj w kościele. Jak gdzie indziej też karmisz się duchowo, to pytaj Boga. No ale misja na przykład nie karmi mnie duchowo. Dlatego misja jest ofiarą. No właśnie, to ja się z tego muszę wycofać, żeby dać. Bo nie mogę. Ale... To uzgadniaj to z Bogiem i popatrz na to, czy Bóg gdzieś dla ciebie nie przeznaczy błogosławieństwa, tak żebyś dalej mogła być tak hojna, w taki sposób. Bo to są zawsze takie dylematy z dziesięciną, że to jest jakaś konkretna suma, 10%. Dziesięcina jest równa dla każdego, wynosi tyle samo, 10%. I teraz co z tym zrobić? Jak łatwo tą dziesięcinę porozdzielać i na różne rzeczy podawać, ale w tym momencie tak naprawdę to my po prostu no, spełniamy to minimum, a dajmy Bogu szansę, żeby nam udowodnił, że z 90% starczy nam na ofiary, na jałmużny i na wszystko inne. 90%. Może jest czas na to, żeby zobaczyć, jak w biblijny sposób zarządzać finansami. Nie chcę tutaj reklamować kursu finansowego, ale on mi bardzo pomógł i bardzo wielu osobom, żeby zobaczyć, przemyśleć swoje finanse i zobaczyć, gdzie jest to miejsce, gdzie może pieniądze przeciekają. Jak to właściwie zrobić? Bóg ma wspaniałe rzeczy dla nas przygotowane. I tak naprawdę ile tylko nas tutaj jest zgromadzonych na spotkaniu, tyle jest przypadków. Tyle jest przypadków, bo każdy z nas ma inną sytuację finansową. Dlatego możemy się pytać już tak może bardziej indywidualnie. A teraz... Jak chcemy być podobni do Boga, to nas zapraszam do modlitwy, żeby rzeczywiście powiedzieć Bogu,